Proszę bardzo, zapraszamy. Ale jakieś stwierdzenie palne? Tak, ale jest, tak szczerze, wydaje mi się, że ze wszystkich trzech rzeczy, które tutaj widzimy dzisiaj w tym budynku, od trochę na dole po panią Annę, Alicję, Marię, o jest, ale pani dobrze to widzi. Annę Trochim, nazwisko to pani dobrze zna. Annę Członową jaką? To co pani powie? To jest chyba najlepsze. To jest najlepsze, czyli coś pomiędzy, zobacz. No tak, dlatego że to jest odważne, to jest bardzo odważne. Ma ciekawe kompozycje, ma fajne kolory. Fajne kolory. Tamte części malarstwo materii, prawda? Tutaj przychodzi trochę bardziej opowieść. Proszę pani, muszę pani powiedzieć, że jestem zachwycona ludźmi, którzy robią doktoraty, habilitują się, robią malarstwa, ale wszystko jedno, w każdej dziedzinie. Tylko wie pani, ta pani na górze jest po doktoracie, wspaniała osoba, prawda? Natomiast dawno nie widziałam, przepraszam, że to powiem, tak beznadziejnych obrazów. Malarstwa? Obrazów? Ja tak. No tak beznadziejnych. 0,22? Tak. Ja weszłam i wyszłam. No coś koszmarnego. Jakie obrazy? Jakie ona obrazy maluje po doktoracie? Ja też jestem ja nie wiem, dlaczego coś takiego po prostu... Widziałam dawno tak okrutnych obrazów. Totalnie się z panią zgadzam. Naprawdę. Chociaż powiem, że trochę też mnie nie urzekła. Trochę, po pierwsze, ta wystawa jest przepiękna. Tam na dole jest bardzo dobre. To znaczy, jest kilka perełek. Jest kilka takich rzeczy, które naprawdę były interesujące. One po prostu są bardzo pracochłonne, ja to doceniam. Ja również. Pracochłonne i bardzo takie, no po prostu bardzo fajne, bo takie współczesne, nowoczesne. Natomiast mam troszeczkę przesytu tych obrazów. Ale tak, to jest tak, że ona skończyła serię, jakiś cykl zrobiła. Jakoś tak uważam, ta wystawa jest przegadana trochę, bo tak. One, ten motyw takiego, nie wiem jak ona to rozczesywała, ale taki rodzaj grzebienia, prawda? Tam się pojawiają takie... Tak. Nie wiem, czy może rozczesywała, ja też nie wiem. Ale zwróciłam to uwagę, to jest taki leitmotiv jej malarstwa, tylko tego jest za dużo, bo one w tym momencie robią się troszeczkę nudne. Jest kilka kompozycji, tak, po prostu nudne. Tak, po prostu nudne się robią. One potrzebują, po pierwsze potrzebują oddechu, bo ich jest tam jest naciapane tych obrazów niesamowicie, za dużo jest moim zdaniem w tej przestrzeni tam na dole. To jest duża przestrzeń, ale to dobrze, ona też musi, te obrazy muszą oddychać, prawda? One dopiero wtedy trochę zyskują na swoich walorach, na tych zabiegach artystycznych, które gdzieś tam wkomponowuje w te swoje okręgi kolorystyczne. Więc no, jest okej, tam jest za dużo i ta jest ciekawa. Ta jest ciekawa, jest taka dosyć różnorodna. Bardzo. Podoba mi się ta historia, którą tutaj tworzy, bo tamte to takie malarstwo.